Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym ponownie wrócić do tematu czatu GPT, czatu GPT, czyli sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych. Dlaczego do tego wracam? Ponieważ o GPT mówiłem w kontekście systemu macOS, pokazywałem na urządzenia mobilne tylko inne rozwiązania typu Blik, a tutaj ostatnio pojawiła się aplikacja oficjalna firmy OpenAI, czyli tej firmy, która tworzy tak naprawdę czat GPT, i chciałbym porównać, jak to działa z tymi wcześniejszymi rozwiązaniami, które Wam demonstrowałem, głównie po to, żebyśmy mieli kompleksowy obraz sytuacji, jak te rozwiązania nie tylko działają, ale to, co dla nas najważniejsze, no ile one są dostępne dla czytnika ekranu VoiceOver w naszym wypadku. Oczywiście w tej sytuacji zaczynamy od uruchomienia aplikacji, więc ja się na nią przełączam. HGPT, new message. Mamy tutaj punkt wstawiania na początku. Pole edycyjne. Dostępne czynności. Fokus VoiceOvera od razu nam wskakuje w pole edycyjne. Słyszycie, że interfejs w języku angielskim. Od razu dodam, że jest to interfejs stosunkowo prosty, no ale zaraz też wszystko powiem, co i jak. Generalnie zaczynamy od instalacji. Link do aplikacji oczywiście znajdziecie na moim blogu i w opisie do tego nagrania, to raz. Instalacja sama jest standardowa, robimy ją z poziomu App Store, bo aplikacja jest oficjalna i w tej podstawowej swojej formie jest oczywiście ona bezpłatna. Gdybyście chcieli korzystać z dodatkowych funkcji, to oczywiście możecie z poziomu ustawień sobie dokupić pakiet plus i wtedy to bodajże kosztuje w tym momencie 100 zł miesięcznie. Jeśli czujecie taką potrzebę, to oczywiście możecie się w to pobawić. Jak uruchamiamy aplikację za pierwszym razem? Przy pierwszym uruchomieniu przede wszystkim możemy zarejestrować się naszym kontem OpenAI, jeśli już takie posiadamy. Jeśli nie, możemy się zarejestrować na przykład za pomocą konta Gmail albo naszego konta Apple ID. To jest bardzo wygodna forma. Jeśli jeszcze nie zakładaliście konta w OpenAI, to możecie sobie z tego skorzystać i bardzo łatwo i szybko stworzyć sobie konto, zarejestrować się. Jedna różnica, której nie było wcześniej przy rejestracjach. Tutaj będziemy na chwilę przekierowani do przeglądarki internetowej, gdzie też będziemy wybierać nasz wiek, naszą datę urodzenia. Chodzi tutaj pewnie o jakieś takie kwestie, co aplikacja może nam prezentować, a co nie. Przy wcześniejszych rejestracjach nie widziałem takiego wymogu. Teraz musimy podać ten wiek. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jest to niestandardowy sposób wprowadzania informacji. Tutaj wyskakuje nam taki kreator. Mamy niby pole edycyjne, klasyczne, z podpowiedzią, co należy wpisać, w jakiej kolejności, ale gdy aktywujemy to pole, wyskakują nam suwaczki. Suwaczki do wyboru wprowadzenia roku i miesiąca. Znajdują się one u dołu ekranu. I dzień mamy tak śmiesznie też nazwany miesiącem. On jest po prostu poprzedza faktyczny miesiąc, czyli mamy jakby informację miesiąc, miesiąc, rok. Więc jak stukniemy w ten pierwszy miesiąc, wyświetli nam się kalendarz, miesiąc, który sobie wybierzemy, na przykład, nie wiem, jak to będzie styczeń, to od 1 do 31 stycznia dni. Taka karta kalendarza nam się wyświetli i wybieramy sobie wtedy dzień naszych urodzin. No, gdy mamy całość, oczywiście całość zatwierdzamy i to tyle. To jest taki charakterystyczna rzecz, o której warto pamiętać i podpowiadam, jak to obejść, żeby nie było jakiejś niejasności. Na pewno zwrócicie też uwagę na to, że urządzenie Wam będzie wibrowało w ręku. To jest dość charakterystyczne i irytujące, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, o co u aplikacji chodzi, po co ona wibruje, i to też możemy sobie wyłączyć. A gdzie? Już pokazuję. Na samym ekranie, gdy uruchomicie aplikację, już mamy skonfigurowaną, mamy tak naprawdę trzy elementy. Pierwszy to menu, przycisk, menu przycisk, lewy górny róg, później mamy pole tekstowe, edycja, pole edycyjne na nazwane jako nowa wiadomość, new message, i później mamy opcję dyktowania. Ten tekst oczywiście wprowadzamy do pola edycyjnego. Ja Wam tu nie będę tego demonstrował, bo w momencie, gdy nagrywam obraz z ekranu, no to dyktowanie po prostu nie jest słyszalne. Send.
wygaszone, przycisk. Po tym, jak wprowadzimy tekst, no to przycisk send, czyli wyślij, nam się aktywuje. W tym momencie on jest nieaktywny. Wielkie kół. I oczywiście Kłębek. Mamy klawiaturę, tutaj idąc w prawo, wszedłem na pierwszą literkę klawiatury, czyli Q. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam pokazać jeszcze menu. Menu jest dość proste. Na początku mamy dwie opcje do wyboru: historię i ustawienia. Do historii zaraz wrócimy. Mamy też opcję nowy czat, czyli klikamy, jak chcemy jakiś wątek zakończyć, żeby nam się nie wyświetlało, nie mieszały wiadomości, to klikamy new chat. Wielkie kół. Settings. Ustawienia. W ustawieniach mamy kilka podstawowych opcji. Możemy zmienić sobie konto, jeśli mamy kilka kont. E-mail, bibliofil, poczta FM. Tu mam akurat na moim koncie o nazwie bibliofil. Subscription. Upgrade to HGPT Plus. Tu do Chat Plus możemy do tej wersji sobie zupgrade'ować konto. I tak naprawdę tutaj chciałem Wam pokazać dwie opcje, które Was powinny zainteresować. Haptic feedback, przełącznik, wyłączone. Haptic feedback, czyli te wibracyjne informacje zwrotne. Tu możemy to włączyć, wyłączyć. W tym momencie widzicie, że mam to wyłączone. Haptic feedback, wielbe automatycznie wysablać w jałurdewice. Speech, nagłówek. I tutaj mamy też główny język i ustawienia mowy. Gdybyśmy mieli nasz język obsługiwany, a obsługiwany nie jest, to moglibyśmy go sobie tutaj wybrać. W tym momencie mamy ustawioną automatyczną detekcję języka, czyli zakładam, że jeśli aplikacja będzie się aktualizowała i będzie w końcu kiedyś tam otrzyma język polski, to też po wykryciu języka polskiego, gdy będziemy dyktować, no to też odpowiedzi aplikacja nam odczyta. Mówimy tutaj oczywiście o użytkownikach, którzy nie korzystają z czytnika ekranu VoiceOver, bo ja Wam zademonstruję, jak korzystać z tego czata GPT z VoiceOverem, tak aby tak czy owak wiadomości były odczytywane w sposób automatyczny. No i to są te najważniejsze rzeczy, które tu chciałem Wam pokazać. Tam jeszcze o aplikacji, ale to już nas nie interesuje, więc ja klikam po prostu close, czyli zamknij w prawy górny róg. No i wracamy do okna. Wiadomości, ustawienia są zamknięte. No i jak to działa? No działa to, słuchajcie, klasycznie, czyli ja znowu aktywuję pole. Ustawienia na końcu. I zobaczcie, działa to dokładnie tak samo. Ja wywołam sobie akurat wejście ekranu Braille'a, żeby wygodnie mi się pisało. I zapytamy go o klasyczne rzeczy, te, o których wiemy, że nie radzi sobie chat GPT, czyli na przykład zapytamy go: podaj kilka im i on żeńskich może jak to polskich, tak nie gramatycznie będzie, trudno, zobaczmy. Które nie kończą się na literę A. I teraz w trybie ekranu Braille'a po prostu przeciągam trzema palcami od dołu w górę. Angielski zunifikowany. Oj, dwoma mi się machnęło. Jeszcze raz, trzema. Tak jak w iMessage, jak wysyłam wiadomość. Kilka imion żeńskich polskich, które nie kończą się na literę A. 1. Marta. 2. Agnieszka. 3. Elżbieta. No i tu słyszycie, że klasyczny błąd tego czatu i tak wymienia wszystkie imiona, które kończą się na literę A. Czy potrzebujesz więcej przykładów? Tak, zapytajmy na przykład, kiedy wypada Boże ciało. Czekamy. Boże ciało, również znane jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzona jest w Polsce w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego, czyli 60 dni po Wielkanocy. Dlatego dokładna data Bożego Ciała różni się każdego roku. Oto kilka przykładów przewidywanych dat Bożego Ciała w najbliższych latach. 2023, 15 czerwca, 2024, 6 czerwca, 2025, czyli tutaj widzimy błąd. Warto sprawdzić Z, Y, czy na pewno w tym roku przypada na krzyż 15 czerwca. Znak zapytania, czerwca. Wysyłamy zapytanie. Przepraszam za pomyłkę.
Jeśli bieżący rok to 2023, to Boże Ciało wypada 8 czerwca. Czyli data widzicie, Bożego Ciała może się różnić w zależności od roku, dlatego zawsze ma warto sprawdzić problemy takie typowe, klasyczne. Aby nie ma tutaj co na ten temat. Wam demonstrować, bo jakby działanie czata możecie się bawić sami. Wszystkie te funkcje jego, czyli prośba o jakieś zestawianie informacji, szykowanie jakichś kreatywnych rzeczy, opowiadań, pism. Tutaj oczywiście działa to wszystko dokładnie tak samo. Chciałem wam tylko zademonstrować, jak możemy to obsługiwać na przykład za pomocą voiceovera, przepraszam, i trybu wejścia ekranu Braille'a. I teraz zobaczcie, wszystkie te rzeczy mamy oczywiście dostępne na ekranie. Czy na pewno GPT? Czy na pewno Piotr? Boże Ciało, również znane jako uroczystość Najświętszego. Możemy GPT sobie je przeglądać. Co więcej, zobaczcie, jak menu, skoczymy przycisk, do menu, przycisk, czyli lewy górny róg, aktywujemy punktur, i damy sobie jeszcze raz przycisk, nowy czat. Już te wszystkie informacje zniknęły mi z ekranu, a gdybym chciał do nich dotrzeć, to zawsze mogę kliknąć menu i tutaj mamy historię, pierwsza pozycja i zwróćcie uwagę, mamy tak, możliwość przeszukania historii, czyli search, today, czyli dzisiaj, Boże Ciało, data 2023, przepraszam za pomyłkę, i mamy tutaj informacje, ten nasz czat, informacje układane są od najnowszej do najstarszej. Tu mamy informację yesterday, czyli wczoraj. Napad w parku w umrocznej nocy. I też tam jakaś tam informacja. I teraz zwróćcie uwagę, mamy tutaj czynności. Mogę sobie skorzystać, przeciągając palcem góra-dół. Mogę delete albo aktywować, czyli otworzyć tą historię. Ja daję delete. I ciach, w tym momencie tutaj mam opowiadanie też wcześniej, aktywuj, delete też usuwam. Tak więc działa to fajnie. A oczywiście z uwagi na to, że jest to urządzenie mobilne, o wiele wygodniej nadal korzysta się z czatu GPT z poziomu komputera, ale w tym momencie mamy alternatywę. Gdybyśmy chcieli, czy musieli skorzystać z czata GPT, a nie mamy możliwości obsługi z komputera, czy dostępu do komputera, niektórzy w ogóle przestali korzystać z komputerów, więc dla nich w tym momencie oryginalny czat GPT od firmy OpenAI dostępny jest na urządzenia z systemami iOS i iPadOS. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to, że wymaga ta aplikacja do działania systemu wersji co najmniej 16. Tak więc, jeśli taki system operacyjny macie na pokładzie, to śmiało możecie sobie aplikację instalować i z niej korzystać. Jeśli macie jakieś własne wrażenia, chociażby związane z kwestiami dostępności, bo po mojemu ta aplikacja jest całkiem fajnie dostępna, no to śmiało piszcie proszę w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, co wy sądzicie o tej aplikacji. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. A na dzisiaj kłaniam się nisko. Trzymajcie się ciepło. Piotr Witek.